Dzień dobry Państwu. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze zgłoszeniem kilku inicjatyw, które zapewne będą przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami dialogu społecznego. Chcę zwrócić uwagę na te najważniejsze. Pierwszy temat dotyczy tak zwanych emerytur stażowych. To jest temat, który od kilku lat już był obecny w dialogu społecznym. Chodzi najkrócej rzecz ujmując o to, żeby emerytura była uzależniona od stażu pracy danego pracownika, kobiety czy też mężczyzny. Drugi temat, który wydaje się być ważny, to jest temat likwidacji tak zwanych zbiegów umów. Chodzi tutaj o to, że osoby, które są zatrudnione w różny sposób na podstawie różnych tytułów prawnych, czy umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, mają być w jakimś czasie, który też jest nieodległy, mają te osoby mieć podwyższone oskładkowanie tychże umów. Jest to oczywiście sytuacja, z którą musimy się liczyć. Ona też będzie na początku roku jakby zgłoszona do tak zwanej realizacji. Ostatnia kwestia, którą chciałem zwrócić uwagę, to jest wprowadzenie po raz kolejny tematu wygaszenia tak zwanych emerytur pomostowych. Czyli strona związkowa optuje za tym, aby one były niewygaszalne, natomiast stanowisko pracodawców jest od lat niezmienne, zgodne zresztą z kompromisem, który ponad 10 lat temu został wypracowany, czyli że te emerytury mają charakter wygasający.